Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przepraszam, że nie po japońsku zapomniałem. Przepraszam, że też bez japońskiego miecza, ale ktoś mi powiedział, że mógłbym sobie krzywdę zrobić, no bo ja dużo gestykuluję mówiąc. Dlaczego to przebranie? Dlaczego ojciec Zygmunt udaje samuraja? Dlatego, że dzisiaj chciałbym zaprezentować książkę, która została opublikowana przed kilkoma dniami, można powiedzieć, i chciałbym się tą wiadomością podzielić z moimi przyjaciółmi. I to jest powód, dla którego występuję właśnie w glorii i majestacie japońskiego samuraja, a wiadomo, kim jestem, prawda? A teraz czas, żeby zaprezentować książkę, żeby się nie pomylić, przeczytam tytuł, Chrystus w Japonii, pod tytuł Smak Krzyża. W Japonii, dlatego czerwone koło, które widnieje na fladze japońskiej. Kogoś może trochę zdziwić. Japonia, zaraz, przecież ja 30 lat spędziłem na Bliskim Wschodzie, a Japonia to Daleki Wschód. A więc tylko króciuteńko, że nie jestem żadnym japonistą, nie jestem specjalistą w Japonii. Byłem tam 4 razy z taką prostą misją apostolską i duszpasterską. No i urzekł mnie ten kraj. Ślady tego znajdują się właśnie w książce. O Bliskim Wschodzie też kilka pozycji się ukazało, to jest zrozumiałe. Myślę, że zrozumiałe też, iż napisałem o Japonii, ponieważ z różnych względów ona jest bardzo inspirująca. Urzekła mnie Japonia. Niesamowicie wiele zrozumiałem o historii Kościoła i o naturze Kościoła, będąc w Japonii, obserwując Japonię, Kościół japoński, uczestnicząc w jakiś sposób w jego życiu. Żeby nie było dużo takich gołosłownych stwierdzeń, powiem od razu, że fascynuje Japonia swoją odmiennością kulturową, a jednocześnie kraj cywilizacyjnie, no, wpasowany w nowoczesność, w postęp. Owszem, to też znalazło miejsce, jakoś istnieje w opisie, w treści tej książki. Spotkania, które towarzyszą każdemu człowiekowi, który spotyka się z inną kulturą, one są trochę inne od osób, które mieszkają tam albo studiują problem. To takie świeże spojrzenie człowieka z zewnątrz, który właśnie codzienność posiada cechy odmienne od naszej codzienności. I to jest uderzające, to jest ważne. Ale chyba przede wszystkim to Kościół. To mnie interesowało i główny motyw napisania tej książki to Kościół. Tak zrozumiałem naturę Kościoła bardziej. Zrozumiałem Kościół, który aktualnie istnieje na świecie i boryka się z trudnościami, które tam trochę tak jak w laboratorium są widoczne. Jeszcze inaczej, jakby powiedzieć. Może chodzi o to, że najpierw urzekła mnie historia heroiczna tego kościoła, zaczynająca się misjami. I misję tam prowadził największy z apostołów, patron w ogóle misji katolickich, Ksawery. Franciszek Ksawery, jezuita, postać, która dla mnie w nowicjacie była wzorem apostoła.
I tam widziałem, że to geniusz nie tylko gorliwości takiej jak zbytnio się podkreśla, nadzwyczajna wytrwałość, nadzwyczajna tężyzna fizyczna, nadzwyczajne umartwienia. Ważny był też rys inteligencji, jak potrafił organizować tę misję, jak potrafił współdziałać ze świeckimi, jak potrafił zakładać takie strategiczne punkty, jak potrafił współpracować w tamtych czasach, kiedy komunikacja niesłychanie utrudniona była, to rok czekać na list w jedną stronę i rok w drugą stronę. Jak był związany, jak przeżywał to doświadczenie Kościoła, jedności Kościoła, Europa i Azja, dynamika, fantazja, to niesamowite rzeczy. Niesamowite, bo był też obraz takiego człowieka, stachanowca byśmy powiedzieli, kościelnego, który chrzcił i nachrzcił tych ludzi dużo. A tymczasem tam była formacja, tam była strategia prowadzenia, ewangelizacji. Także ona wchodziła w głąb, była związana z kulturą tego narodu, tego kraju. To było coś fantastycznego. Najpierw to ośrodki religii szyntoistycznej czy buddyjskiej, to w tych klasztorach zaczynali swoją działalność. I ona dotyczyła nie tylko tych sfer ludzi uprzywilejowanych, elity, oczywiście oni mieli decydujące znaczenie w rozprzestrzenieniu się Kościoła i Ewangelii, ale kolosalne znaczenie, fundamentalne miało to, że Ewangelia dotarła do prostych ludzi. To się sprawdziło później w następnym okresie niesamowitych prześladowań. Niesamowicie długotrwających, takich przygotowanych, opracowanych, takich krok po kroku prowadzonych do całkowitego wyeliminowania. Przez długi czas ani mszy świętej, ani księdza, ani Biblii, jedyny sakrament to chrzest przekazywany z ojca na syna w największej tajemnicy. Kościół, który się utrzymał prawie 3 wieki, w takim piekle, to było coś niesamowitego, ale to był sprawdzian, oczywiście łaski Bożej, ale też tego geniuszu misyjnego Kościoła, że trafił do ludzi, do prości ludzie, szli na katorgi, szli na tortury, szli na śmierć w przekonaniu, że to jest akt, najwyższy akt umiłowania Boga, że to jest sprawdzian wierności i przejścia przez tę samą drogę, przez którą przeszedł Chrystus. Mistyczna więź z Chrystusem. Jednym słowem, to było fascynujące być blisko, przynajmniej raz być blisko takich misji w pełnym tego słowa znaczeniu, prowadzonym w obcym kraju, obcej kulturze. I duży szacunek również dla umiejętności przyjmowania pomocy z różnych stron i współpracy z różnymi ludźmi. Już sami jezuici, wybrałem kilka postaci, to nadzwyczajni ludzie. Jeden lekarz, Żyd, który stał się chrześcijaninem i jezuitą, lekarz, fantastyczny gość, który później fantastyczne rzeczy robił na niwie apostolskiej jako lekarz. Bart szyntoicki, niewidomy mnich, który zakochał się w Jezusie Chrystusie i który był fenomenalnym apostołem właśnie dlatego, że świetnie władał językiem, dlatego, że znał poezję, umiał przemawiać, no i najważniejsze, że miał gorące serce, przekonany, umiał trafić do swoich rodaków. I inni, między innymi również Polak z Lublina, Męciński. Jest kolekcja, jest seria takich postaci, które
oprócz tego, że każdy miał swoją indywidualność, to mówił o bogactwie tej ekipy apostolskiej. Wspomniałem już o czasach wielkiego prześladowania i sprawdzenia się tej wiary chrześcijańskiej, tego młodego kościoła. Później był czas nowego posiewu. To tak łatwo się mówi, ale tam też polała się krew, tam też były prześladowania, tam też było najpierw pozorne otwarcie się po to, żeby rozpoznać, kto jeszcze pozostał, jakie są ślady chrześcijaństwa. To budziło zdziwienie, żeby wyeliminować definitywnie, ale to był krótki, stosunkowo krótki okres. Japonia otwarła się na tak zwany świat. No i pojawiły się ogniska chrześcijaństwa, które przetrwały. Moim marzeniem było, ponieważ sam to uczyniłem, żeby wybrać się z grupą Polaków i odbyć rekolekcję tam w tej egzotycznej części Japonii, na samym południu. Roślinność egzotyczna i malowane, piękne, śliczne, pięknie wkomponowane kościółki, które zachowują prostotę, czystość nieskalaną. Jest troska o te kościółki, są otwarte. Te kilka domów chrześcijańskich, które są niedaleko, ci chrześcijanie zupełnie bezinteresownie, nie należąc do żadnych organizacji, nie otrzymując żadnych pieniędzy, dbają o te kościółki, dbają o to, aby one były otwarte. No i wielki szacunek dla turystów japońskich, bo większość to turyści, którzy zwiedzają. Dla nich żadna trudność, bo przyzwyczajeni są do tego, żeby zdejmować obuwie i zachowywać się cicho, z pełnym szacunkiem dla tego miejsca, w którym są. A więc tak pomyślałem sobie, że doskonale byłoby organizować rekolekcję i iść pieszo przez tą dżunglę, przez tą roślinność egzotyczną, albo biorąc taksówkę morską i z jednej wyspy przenosząc się na drugą tą taksówką czy łodzią i po prostu wędrując od kościoła do kościoła, przeżywać w ten sposób swoją pielgrzymkę. No, mnie się prawdopodobnie nie uda, ale przed młodymi jest rzecz, stoi otworem. Wiecie, to był epizod takiego rozkwitu kościoła. No i może to, co najbardziej mnie zbulwersowało, że ten kościół, który tyle cierpiał, a później tak dynamicznie zaczął rosnąć, w tym na początku XX wieku, że ten kościół dzisiaj choruje na tę samą chorobę, na którą choruje cały świat zachodni, ale teraz wiemy, że i Polska też do tego świata należy. Tak sądziliśmy, że nas nie dotknie kryzys powołań, że nie zmniejszy się ilość ludzi uczęszczających do kościoła. Otóż to jest paradoksalne, że po Soborze Watykańskim II Kościół poniósł olbrzymie straty i nieustannie jest w defensywie i nieustannie nie może stanąć na nogach. To jest moja opinia, ale myślę, że nie tylko moja. Teraz ten Kościół powinien rozkwitnąć i takie były nadzieje związane z Soborem Watykańskim II. I szczególnie ten kościół, który był heroiczny kościołem, który taka piękna karta misyjna, a później karta prześladowań tego kościoła i powrót do życia, utrącony został ten dynamizm. Teraz, szczególnie na przykład Akity to mówiłem i tych obserwacji, które poczyniłem, to boli, że ten kościół teraz jest jakimś starawym kościołem, może lepszy, ja nie wartościuję i nie znam i nie badałem tego od strony naukowej. To są wrażenia, które odniosłem, zwiedzając Japonię, uczestnicząc w różnych wydarzeniach religijnych również.
ta sama choroba, ta sama słabość, ten sam duch konsumpcji, ten sam relatywizm, to samo dystansowanie się do kanonów wiary, jakaś trudność z modlitwą, jakieś łączenie tej modlitwy, takie zupełnie subiektywne, z własnymi pomysłami, z innymi prądami, prądami płynącymi z innych religii. I tym bardziej, że były tam takie wydarzenia i takie znamiona trudne do... prowokujące wprost do tego, żeby powiedzieć, coś się dzieje. Na przykład okres Golgoty XX wieku, to znaczy II wojna światowa i Hiroshima i Nagasaki, tak strasznie związane z historią Kościoła. Kościół ucierpiał najwięcej, proporcjonalnie najwięcej. Nagasaki miało, tam bomba atomowa nie miała spaść, miała spaść na inne miasto. Chmury, nie były, zła widoczność, a więc zmieniono plan do Nagasaki. Tam bomba było planowane, żeby spadła na zakłady Mitsubishi, spadła wprost nad katedrą, nad chrześcijańską katedrą i 2/3 społeczności chrześcijańskiej, największej w Japonii, zginęło, ofiary tej. Dlaczego tak się stało? Przecież to nawet dla ewangelizacji Japonii to jest powód do tego, żeby zwątpić. Co to za Bóg, jeśli nie ochronił swoich członków? Oni ponieśli największe straty. I to ze strony swoich braci. Amerykanie, którzy są chrześcijanami, zbombardowali katedrę i tą dzielnicę chrześcijańską, 2/3 chrześcijan. Jest jeszcze inny epizod związany z jezuitami Hiroshima. I ten samotny dom jezuicki, który się ostał, pomimo tego, że był blisko epicentrum, badania, no bo to bardzo ważne, dowiedzieć się, co się stało, że ci ludzie, ten dom się ostał i cała załoga tego domu, cała wspólnota została zachowana przy życiu, nie tylko przy życiu, ale przy dobrym zdrowiu. I byli badani, wielokrotnie badali, nie było nawet choroby popromiennej, a mieli być zmieceni z powierzchni ziemi, mieli być roztopieni, zmiażdżeni, tam wszystkie możliwe rodzaje śmierci powinny się spełnić. Żadnej naukowej odpowiedzi. A przecież to bardzo ważne pytanie. To mnie też bardzo korciło, żeby... Jak to zrozumieć? Dla wielu ludzi może się okazywać sceptyków śmieszne, ale jedyna przekonująca odpowiedź, jakaś odpowiedź, pozytywna odpowiedź, to była ze strony tych jezuitów, ale też niektórzy lekarze. Oni nie znaleźli i badacze odpowiedzi na to, dlaczego oni przeżyli. Natomiast istnieje odpowiedź, tak, to była wspólnota, która modliła się na różańcu zgodnie z tymi przepowiedniami fatimskimi i zachęceniami Matki Boskiej, aby być wiernym modlitwie różańcowej i oni owszem codziennie się modlili. To tak na zakończenie dałem taki obrazek. Jest więcej tych obrazków, również związanych z nowoczesną Japonią, która mnie zdziwiła. W okresie Bożego Narodzenia była bardziej chrześcijańska, jeśli chodzi o symbolikę, od nas, od Polski. To wiem, że to było komercyjne, tak jak wszędzie na świecie, ale jednak ta Japonia, która każdy ślad chrześcijaństwa prześladowała, teraz z taką łatwością przechodzi do symboliki chrześcijańskiej. Wielkie hotele na własny koszt budują kościółki i zatrudniają tam swojego agenta, żeby się przebrał na księdza i żeby tam przemawiał, czytał poezję parom małżeńskim, które się tam instalują, po to, żeby robić film i zdjęcia w kościółku chrześcijańskim, do którego chodzi się po stopniach, wiele stopni, bo to romantyczne, piękne, ale to jest chrześcijańskie i to
tam nie ma niechęci do chrześcijaństwa, do tej strasznej, okrutnej niechęci, która się manifestowała przez wieki. To dobry symptom, byśmy powiedzieli, dla chrześcijaństwa. Wpisują się w historię tej nowoczesności, a jednak to nie jest wykorzystywane. Japonia jest dużym znakiem zapytania, daje odpowiedzi, ale jednocześnie też są nowe pytania i zarówno pytania, jak i odpowiedzi, one odnoszą się do naszej sytuacji w Europie. Europa, ona tam zasiała to chrześcijaństwo i istnieje więź nierozerwalna Kościoła w Europie, w Japonii, na Dalekim Wschodzie i tutaj. To jest jeden Kościół, który może się wzbogacić doświadczeniem innego Kościoła w innym regionie. Dlatego napisałem między innymi tę książkę, która jest, nazwijmy to, w drugim obiegu zakonnym, przez moich przyjaciół została wydana. Później podam też, jak można ją osiągnąć, jeśli ktoś chciałby ją mieć u siebie. W Łodzi to jest łatwa sprawa, bo po mszy świętej będę podpisywał tę książkę. To w jaki sposób będzie można ją pozyskać i gdzie, to podam w przyszłości. Jeszcze to nie jest ustalone ostatecznie. Chociaż jest numer telefonu, przed chwilą otrzymałem od właśnie tej Fundacji Serca Jezusowego, otrzymałem numer telefonu, postaram się go podać również. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia przy podpisywaniu książki. Szczęść Boże.